kolejki pierwszej ligi grupy D piłkarzy ręcznych pomiędzy AZS-em, Akademią Górniczo-Hutniczą Kraków, a ASPR Zawadzkie z hali na Osiedlu Handlowym 4 w Krakowie witają. Mikołaj Folwarski. Mateusz Krajewski. Zapraszamy na konfrontację Beniaminków. Obie drużyny dobrze znają się z poprzedniego sezonu, jako że rywalizowały w drugiej lidze grupie śląskiej, a nawet były przydzielone do tej samej podgrupy. W poprzednim sezonie doszło do dwóch konfrontacji rzeczonych zespołów na inaugurację właśnie w hali na Osiedlu Handlowym 4 w Krakowie, a ASPR Zawadzkie wygrało z Akademią Górniczo-Hutniczą 32-31. Jak się okazało, była to jedyna porażka w tamtym sezonie ligowym drużyny Jerzego Garpiela, natomiast niemal równo rok temu, 19 grudnia, podczas spotkania 8 kolejki górą była Akademia Górniczo-Hutnicza, która wygrała na wyjeździe 32-28. W poprzednim sezonie Akademia Górniczo-Hutnicza wygrała podgrupę, a ASPR Zawadzkie było drugie. Następnie obie drużyny przedostały się do grupy mistrzowskiej. Zespół Jerzego Garpiela był bezapelacyjnie najlepszy w 14 meczach grupy mistrzowskiej. Zgromadził 39 punktów, natomiast ASPR Zawadzkie finiszowało na trzeciej pozycji z dorobkiem 28 oczek. Tyle samo punktów zgromadził drugi zespół Szkoły Mistrzostwa Sportowego Kielce, ale to ASPR Zawadzkie było trzecie w klasyfikacji, a do pierwszej ligi grupy D przedostały się aż cztery drużyny, bowiem promocję wywalczyła jeszcze ekipa Grunwaldu Ruda Śląska. Tak to wyglądało w poprzednim sezonie, natomiast ten pierwszoligowy jest dość bolesny dla drużyny prowadzącej przez Łukasza Morzyka, jako że ekipa z województwa opolskiego do tej pory przegrała wszystkie 10 spotkań i zamyka 12-zespołową stawkę. Natomiast nie można powiedzieć, że drużyna z Górnego Śląska jest gromiona przez rywali. Co prawda przegrała kilka meczów wysoko, ale parę razy podjęła rękawice, choćby na inaugurację z mocnym zespołem KSSPR Końskie. Drużyna z Zawadzkiego przegrała tylko jednym golem, 27-28, i to było trafienie Rafała Biegaja z rzutu wolnego już po końcowej syrenie, a nawet ASPR Zawadzkie prowadziło do przerwy różnicą 3 goli. Poza tym ASPR Zawadzkie stoczyło wyrównany bój z liderem tabeli, Olimpią Piekary Śląskie. Ten mecz miał miejsce w Piekarach Śląskich. Do przerwy było po 15, ostatecznie gospodarze wygrali 27-25. I na przykład jeszcze w 7 kolejce był taki ważny mecz z Wisłą Sandomierz, bowiem obie drużyny przystąpiły do tego meczu z zerem na koncie. Wisła Sandomierz wygrała jednym golem 30-29. ASPR Zawadzkie plasuje się na ostatniej 12 pozycji. Zdecydowanie lepiej jako Beniaminek radzi sobie zespół z Krakowa, ale też trudno się dziwić, jako że ekipa Jerzego Garpiela lepiej sobie radziła w poprzednim sezonie, a i przed tym nowym znacznie się wzmocniła. Krakowianie zajmują 8 miejsce w tabeli, 4 zwycięstwa, 6 porażek, łącznie 12 punktów i mają szansę jeszcze zakończyć tę pierwszą rundę na wyższej pozycji. Na pewno Krakowianie żałują aż 5 przegranych meczów różnicą zaledwie 2 goli. Tydzień temu przegrali z Olimpią Piekary Śląskie po dreszczowcu 33-35, mimo że do przerwy to Krakowianie mieli 3 gole zaliczki. Natomiast ASPR Zawadzkie w minionej serii uległo drużynie Krzeostrowiec Świętokrzyski 28-40. Nie ulega kwestii, że zdecydowanym faworytem tego meczu są gospodarze. ASPR Zawadzkie to ekipa bazująca na wychowankach, mająca w składzie wielu młodych zawodników, od kilku sezonów występująca w bardzo podobnym składzie. Już za chwilę początek spotkania. Zawody prowadzą Dawid Leszczyniak i Marcin Szostok z województwa śląskiego. Czerwone trykoty to Akademia Górniczo-Hutnicza, na niebiesko ASPR Zawadzkie. Tak, tak jak powiedziałeś, dzisiaj murowanym faworytem jest krakowski Agiech, natomiast z całą pewnością drużyna ASPR Zawadzkie tutaj w taniej skóry, przebacz, nie będzie chciała. Oni muszą szukać punktów, oni będą robili wszystko, żeby tutaj nie zejść z tego parkietu dzisiaj pokonanym. Natomiast krakowianie również są tutaj dzisiaj nastawieni tylko na jeden cel, czyli na zwycięstwo. Wajda, Najuch, Romian, piłka krąży między akademikami. Najuch, jest do dyspozycji Kołowy, Bartosz Niemiec, Wajda, Jakub Romian, przedziera się środkiem boiska, Romian szuka miejsca do rzutu, odgwizdane przewinienie.
Tak, indywidualnie Romian próbował, był oczywiście faulowany, na Agiech tutaj szybko wymienia podania, ale jakiejś jeszcze dobrej pozycji nie udało się dotychczas odnaleźć. Zobaczymy może teraz w tej akcji, włączony skrzydłowy, wbiega na drugie koło, Wajda i piękny rzut z drugiej linii otwiera nam dzisiejszy wynik tego spotkania. Kapituluje golkiper Damian Zając w natarciu goście. Numer 8 to jest Paweł Zagurowicz, autor 25 goli w 10 spotkaniach tego sezonu, a w minionym cyklu był najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny ASPR Zawadzkie. Uzyskał 112 goli w 20 meczach. Zagurowicz w centrum dowodzenia. Zagranie do prawej strony, teraz numer 10 to jest Smyk i on wpisuje się na listę strzelców. Łukasz Smyk to jego trafienie numer 22 w obecnym sezonie ligowym. Wajda, Romian, Jakub Jewiasz, otwarta flanka i nie myli się skrzydłowy Akademii Górniczo-Hutniczej. Tak, bardzo ładnie, szybko wznowił to Agiech po stracie bramki. Można powiedzieć, że zaatakowali w drugie tempo. Świetnie został znaleziony na skrzydle niepilnowany Jewiasz. No i potem też bardzo ładnym rzutem ze skrzydła pokonał Zająca. No i jak na razie tutaj 100% skuteczność obu zespołu. Zobaczymy, czy Zawadzkie teraz to podtrzyma w tej akcji. Zagurowicz, Krygowski, Zagurowicz, Smyk. Krygowski nie zdecydował się na rzut leworęczny, gracz Krygowski. Teraz z kolei Smyk powędrował na prawą stronę i udany rzut prawoskrzydłowego. To zawodnik oznaczony numerem 14, a więc Adam Wacławczyk. 8 występów w tym sezonie, to jego bramka numer 31. No, piękna bramka Wacławczyka, tak zwana wkrętka. Tutaj interweniujący bramkarz Agiechu nie dał rady powstrzymać tego rzutu. No i taka bramka na pewno podbuduje skrzydłowego zespołu gości i teraz będzie na pewno pewniej się czuł na parkiecie. Wajda, Najuch, podłączył się Jewiasz. Akcja nabiera rumieńców. Marcin Wajda odegrał do Najucha. Najuch, precyzyjny rzut z drugiej linii. 3-2 dla gospodarzy. Agiech dzisiaj, no na razie tylko 3 akcje mieliśmy, ale wygląda bardzo dobrze w ofensywie, także to na pewno duży dla nich plus, bo oni nie zawsze dobrze potrafili wejść w mecz, mieli dużo czystych pozycji, a potem nie potrafili z tego zdobywać bramek. Jak na razie, oczywiście odpukać dla zespołu krakowskiego, ale jak na razie wygląda, że w ten mecz weszli bardzo dobrze. To widać, że są zmotywowani, no i przede wszystkim bardzo celnie rzucają. Bramkarz na razie zespołu gości nawet nie dotknął piłki. Zagurowicz, Krygowski. To rutynowany gracz, 35-letni, znany z parkietów najwyższej klasy rozgrywkowej, przede wszystkim ze Stali Mielec. Teraz Smyk oddał rzut z około 10 metrów, kapituluje Dawid Ciochoń. Smyk ma bardzo dobre warunki fizyczne i teraz drugi raz w podobny sposób pokonał dzisiaj Ciochonia. Bardzo ładny rzut z drugiej linii. Romian, Jakub Jewiasz, odsłonione skrzydło, ale jedynie w poprzeczkę. Tak, no bardzo dobry pomysł miał tutaj Jewiasz, bo przetrzymał bramkarza. Bramkarz trochę opuścił dłonią i potem próbował w górne rajony bramki zmieścić piłkę Jewiasz, natomiast on jest, na jego nieszczęście i zespołu gospodarzy ta piłka trafiła tylko w poprzeczkę. No i teraz to zespół gości może wyjść po raz pierwszy w tym spotkaniu na prowadzenie. To 8 występ Jakuba Jewiarza w tym sezonie pierwszej ligi. W kilku spotkaniach nie mógł wystąpić, więcej szans na tej pozycji otrzymywał Konrad Szymczak. Dzisiaj nie ma Szymczaka w meczowym składzie. Teraz Krygowskie, bardzo ładna bramka, ale szybko widzimy, jak Wajda tutaj fantastycznie, bardzo ładnie obsłużył go podaniem Najuch, no a potem to, co lubi najbardziej Wajda, czyli indywidualna akcja na kontakcie, całkowicie zmylony bramkarz ekipy ASPR Zawadzkie. No i mamy po raz kolejny w tym spotkaniu remis 4-4. Widzimy, że obie drużyny grają bezpośrednio, szybko wznawiają, przechodzą do ataku, niespełna 5 minut za nami, a już odnotowano 8 goli i mamy remis na tablicy wyników. Krygowski, Zagurowicz, Smyk, Krygowski z Zagurowiczem, Zagurowicz, Smyk. Piłka cyrkuluje między gośćmi. Smyk szuka miejsca do rzutu. Pewny chwyt Dawida Ciochonia. Tak, teraz akurat słaby rzut Smyka, no i w kontrataku Wajda indywidualnie, oczywiście tak. I po raz kolejny Wajda zdobywa dzisiaj już swoją 3. bramkę w tym spotkaniu. Jak na razie 100% skuteczność, no fantastycznie to wygląda dla prawo rozgrywającego zespołu gospodarzy. No jak ich wraca na prowadzenie po tej krótkiej przerwie na jednobramkowe prowadzenie zespołu gości. Wajda to zawodnik ekspansywny, przebieg z piłką
niemal całe boisko i oddał stanowczy rzut. Krygowski z Zagórowiczem, teraz Przybysz, smyk Krygowski, ale niecelnie. Niezły pomysł, ten rzut też był nie najgorszy, bo tutaj jak gdyby piłka leciała w bramkę, to Czochoń raczej nie miałby szans, natomiast rzut niecelny, teraz ciekawy zwód Majucha, Wajda, Romian, również dobry pomysł wydawało się, ale rzut był niecelny, ten rzut bieżny, tak, no niestety dla zespołu gospodarzy okazał się niecelny i w kontrataku teraz drugie tempo, ale już zwalniają i błąd, Krygowski wyrzuca piłkę, no próbowali szybko, tak jak Dotychczas grają to cały czas oba zespoły, próbowali po raz kolejny szybkiej akcji, tym razem goście, no i to akurat w tym momencie im nie wyszło, wyekspedowali piłkę na aut, no i Agiech może po raz pierwszy w tym spotkaniu osiągnąć dwie bramki przewagi. 7 goli w ostatnim meczu z Olimpią Piekary Śląskie uzyskał Konrad Łuczyński, skrzydłowy, który póki co nie jest obsługiwany przez swoich kolegów w ataku. 6 trafień zanotował Jakub Romian, Marcin Wajda w swoim żywiole, ale teraz dopisało szczęście Damianowi Zającowi. Przybysz i Dawid Ciochoń kapitalnie w bramce Akademii Górniczo-Hutniczej. Tak, świetna interwencja Ciochonia. No i po raz kolejny teraz Agiech atakuje świetnie do Niemca, Niemiec jeszcze ładniejszy chwyt i 6-4 dla zespołu gospodarzy, bardzo ładna ta akcja zakończona atakiem w drugie tempo, kontratakiem w drugie tempo, kapitalnie Romian obsłużył Niemca, a ten też się świetnie zachował na kole. Bartosz Niemiec to potężny zawodnik, przydatny zarówno pod jednym polem karnym, jak i pod drugim. Po 10 kolejkach tego sezonu miał na liczniku 23 gole. Krygowski, Zagórowicz, smyk, Zagórowicz kreuje grę, Krygowski, poprzek boiska, rozgrywają goście, pokazał się Wacławczyk, wcześniej akcja spaliła na panewce, tak, tam błąd zasłony, faulował Kołowy, zastawiając się, Kołowy zespołu gości, no i teraz Agiech szybko, ale świetny przechwyt, no ale niestety dla zespołu gości nie udało się tej piłki utrzymać między liniami boiska, no i Agiech może teraz już na spokoju konstruować ten atak pozycyjny. Blisko przechwytu był Adrian Przybysz, zawodnik, który na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej rozegrał kilka spotkań w barwach Gwardii Opole. To było w sezonach 2016-2017 i 2017-2018. Teraz Najuch, Romian, horyzontalnie Wajda, Konrad Łuczyński otrzymał dogodną pozycję i bezbłędnie rzucił. Tak, tam powiedziałeś, że miał dobrą pozycję, oczywiście to jak na skrzydłowego była dobra pozycja, natomiast trochę chyba nie do końca dobrze wyskoczył. Skrócił sobie kąt, też bardzo dobrze wyszedł bramkarz, tak by się wydawało, bo jednak bramkarz zostawił sobie miejsce przy pierwszym słupku, ale teraz już świetny przechwyt Niemca, no i Łuczyński po raz drugi. Konrad Łuczyński czy Damian Zając? Damian Zając, wyborna interwencja golkipera ASPR Zawadzkie. No teraz wspaniała interwencja Zająca. Piłka po ręce Dawida Ciochonia wpadła do bramki, a rzucał Łukasz Smyk. Ale szybki mecz nam się zrobił, widzimy, ale tutaj przez tą szybkość jest bardzo łatwo o błędy. I tak teraz jeszcze też stało z jednej i z drugiej strony, bo najpierw faul w ataku Agiechu, a teraz niecelne podanie do kontry. No i Agiech dostaje kolejną szansę na zdobycie 8 bramki. Odpowiedzialnie wrócił do defensywy Jakub Romian i zgarnął piłkę. Jewiasz, Najuch. Romian, cierpliwie organizują akcję ofensywną podopieczni Jerzego Garpiela. Wajda, Najuch, Wajda, akcja nabiera rumieńców. Romian, Jakub Jewiasz, tym razem nie zdecydował się na rzut, ale spróbował Jakub Romian, rzucił tylko w słupek. Tak, no i Agiech tutaj mógł zbudować trochę większą przewagę, miał na to dużo okazji, a jednak mimo wszystko udaje się jakoś zespołowi gości uchronić się przed stratą tej 8 bramki. No i mogą już teraz zdobyć bramkę kontaktową na 7-6, także cały czas są w grze i grają też, również trzeba to przyznać, bardzo dobry handball. Przede wszystkim bardzo szybko starają się grać, to jest bardzo ładne dla oka, no ale teraz niecelnie i przechwytuje tak kapitalnie Najuch, jeszcze wyrzucił to do Łuczyńskiego, bardzo blisko teraz też bramkarz Zając zespołu gości był przechwytu, również też blisko hipotetycznie czerwonej kartki, ale nie udało się na szczęście dla niego złapać przewinienia, też Łuczyński był, jak się okazało, dużo szybszy i do pustej bramki zdobywa tę wreszcie wyczekiwaną 8 bramkę. Tak, oczywiście musiał zachować szczególną ostrożność Damian Zająca, to bramkarz, który nie tylko dobrze radzi sobie między słupkami, ale też
chętnie wychodzi i przejmuje takie podania z Wisłą Sandomierz, że zdobył efektownego gola właśnie po takim przechwycie, pobełdził na bramkę i rzucił z drugiej linii. On w tym sezonie w 7 meczach uzyskał 5 goli, więc całkiem sporo jak na bramkarza, kilka spotkań go ominęło, a to golkiper, który występował w reprezentacji Polski juniorów w młodzieżowej kadrze, nawet na Mistrzostwach Europy w Danii kilka lat temu, kiedy Polacy zajęli 8 miejsce. Ma też doświadczenie z Gwardii Opole z najwyższej ligi. Zając teraz wybronił rzut Marcina Wajdy, no miał doskonałą okazję Wajda, oko w oko z bramkarzem. Zając pokazał swój kunszt, jest to bramkarz niemal dwumetrowy, także sporo bramki potrafi zasłonić ten 24-latek. Teraz właściwie zdublował tę obronę sprzed tylko 10 chwil, kiedy w identycznej sytuacji, też próbował w identyczny sposób wykończyć tę akcję Konrad Łuczyński, który zawisł w powietrzu i spróbował rzucić w drugie tempo bramkarzowi, natomiast tutaj Zając wtedy go fantastycznie wyczekał. I tak też było teraz z Wajdą, no można powiedzieć, że kopia tej sytuacji. No i druga naprawdę świetna interwencja klasowa, interwencja, tak jak wspomniałeś o osiągnięciach Zająca, no widać, że jest to bramkarz, który no naprawdę ma bardzo duże umiejętności, a do tego świetne warunki fizyczne. Na poziomie najwyższej ligi rozegrał 12 meczów, debiutował w sezonie 2015-2016, więcej pograł w cyklu 2016-2017, tak jak zaznaczyłem, dla Gwardii Opole. W rozgrywkach 2017-2018 grał dla Krzeostrowiec Świętokrzyski na poziomie pierwszej ligi, później sezon spędził w ASP Zawadzkie, a potem dwa sezony w UKS Olimp Grodków w drużynie pierwszoligowej. No i tutaj dalej Agiech nie wykorzystał kolejnych już szans na to, żeby osiągnąć jeszcze większą przewagę bramkową. Jak na ten moment są to 3 bramki zaliczki, natomiast piłka jest w posiadaniu ASPR Zawadzkie. No i tutaj może ta przewaga jest zniwelowana tylko do 2 bramek. A chociażby te 2 poprzednio wspomniane sytuacje sam na sam zespołu gospodarzy, no tutaj powodują, że powinien być ten wynik wyższy. No i więc odzywają się na razie tylko w tych 2 sytuacjach, ale odzywają się stare demony i nieskuteczność w 100% sytuacjach. Mateusz Damas, numer 9 w sercu drugiej linii, teraz Zagórowicz zagrał do Krygowskiego, Przybysz i Mateusz Damas, teraz Krygowski środkiem boiska, poszedł na przebój Damas, natomiast popełnił błąd. Tak, faul w ataku, dobrze ustawieni obrońcy krakowskiego Agiechu i teraz szybko próbują, ale tutaj zdaje się, że przeszedł linię pola bramkowego Kołowy, czyli Bartosz Niemiec, Kołowy zespołu gospodarzy, albo popełnił błąd zasłony, tutaj nie widzieliśmy. Wydawało się, że sędziowie pokazują, że przejście linii, natomiast Niemiec zdaje się, że był trochę od tego pola bramkowego, natomiast po raz kolejny krakowianie nie wykorzystują szansy na zdobycie 4 bramki przewagi, no i ASPR Zawadzkie może rzucić tą swoją 6 bramkę, której nie mogą już od paru dobrych akcji zdobyć, także tutaj zatrzymał się im licznik na 5 bramkach. Krygowski zagrał do Kołowego, ale przestrzelił tutaj Mateusz Czaja, jednak słyszeliśmy gwizdek. Czaja tutaj się pokazał z dobrej strony, co prawda już sam rzut tam po faulu był niecelny, uderzył zbyt mocno o podłogę, natomiast no, wygrał rywalizację o miejsce z Bartoszem Niemcem, czyli z przepotężnie zbudowanym zawodnikiem krakowskiego Agiechu. Adam Wacławczyk czy Dawid Ciochoń, udany rzut Wacławczyka, stalowe nerwy tego zawodnika, który w tym sezonie miał pewne problemy ze skutecznością z 7 metrów, przed tym meczem miał 4 gole na 9 prób, więc teraz ma 50% skuteczności. No tak, nie jest to jakaś powalająca skuteczność, natomiast no w pierwszej akcji dzisiaj tą wkrętką pokazał, że naprawdę ma bardzo dobrze uregulowany nadgarstek. Ten rzut teraz rzutu karnego też również pokazał się z dobrej strony techniki. I teraz kapitalnie Wajda, ale no co robi Zając w bramce, muruje i to takiemu graczowi jak Marcin Wajda. Wacławczyk do Zagórowicza, szczęśliwie piłka pada łupem Wacławczyka, teraz Krygowski szuka akcji ze swoim kolegą, który powędrował na drugą stronę, bo on gra tutaj przede wszystkim w obronie. Mam tu na myśli Bartosza Witkowskiego, numer 18. On w tym sezonie rozegrał 9 meczów, rzucił tylko 1 gola, więc jest ekspertem do defensywy, ale w tym kontrataku się zapuścił trochę dalej. Jeżeli chodzi o ofensywę, to tutaj na kole dużo do powiedzenia ma Mateusz Czaja. Ciekawy, rosły 20-letni zawodnik, wychowany KSPR
Zawadzkie, mierzący 198 cm, jeszcze do niedawna reprezentant Polski juniorów, absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego Kielce. A teraz, no tutaj krakowianie protestują, bo sędziowie zagwizdali tutaj Ciochoń, ale teraz Ciochoń kapitalnie w bramce, jakby naprawił swój błąd, bo na pewno to podanie do Majucha było za plecy niedokładne, ale nam się wydawało, że Majuch otrzymał tę piłkę, odbija mu się od dolnej części pleców, natomiast sędziowie tutaj uznali, że piłka trafiła nogę, no i w takiej sytuacji musieli oddać piłkę zespołowi gości, z czym nie zgadzali się oczywiście krakowianie. Goście zaczęli szybką akcję, no ale potem fantastycznie Ciochoń w bramce, także no bramkarze dzisiaj oczywiście bardzo dobrze wyglądają, ale w szczególności świetnie wygląda Zając, który już 300% okazję ma na swoim kącie obronione. Adrian Najuch, ale nadział się na blok. Piłkę ukradł Konrad Łuczyński i on rzucił znakomicie. Tak w tej poprzedniej akcji nie zwlekało ASPR Zawadzkie, błyskawicznie wznowiło. Chciał to wtedy efektownie zakończyć Przybysz, ale Ciochoń podołał wyzwaniu. A w tej poprzedniej akcji w ogóle była bardzo śmieszna asysta, jeżeli tak to możemy określić, Najucha, bowiem został najpierw wyblokowany, piłka odbiła mu się od głowy i idealnie trafiła do niepilnowanego Łuczyńskiego. Także bardzo ciekawa sytuacja i bardzo szczęśliwa przede wszystkim dla Najucha. Przed chwilą widzieliśmy też pojedynek biegowy Konrada Łuczyńskiego z Pawłem Zagurowiczem, natomiast to podanie było odrobinę za mocne, poza zasięgiem tak dynamicznego gracza, jakim przecież niewątpliwie jest Konrad Łuczyński. No i zespół gości cały czas tutaj trzyma dystans do zespołu Agiechu. Nie pozwala Agiechowi odskoczyć na większą liczbę bramek niż 3. Teraz jest szansa na zmniejszenie tej przewagi do 2 bramek. No, dla meczu oczywiście to dobrze, żeby tutaj Agiech nie osiągnął zbyt dużej przewagi, no bo wtedy goście mogą zrezygnować, ale jak na razie widzimy Ciochoń bardzo dobrze broni, chociaż ten rzut był no nie najwyższej próby. No i w kontrataku Agiech, Wojda w swoim stylu, tak, teraz kapitalnie wykańcza ta akcja. No i wreszcie Agiech osiągnął te 4 bramki przewagi. Nastąpiła roszada na lewym skrzydle ASPR Zawadzkie. Po paru nieudanych rzutach zmieniony został Adrian Przybysz. Zawodnik, który w tym sezonie imponował skutecznością. Po 10 meczach miał 50 goli w dorobku. Świetnie rzucał karne. Natomiast zmienił go tutaj Adam Kaczka. Damas, Krygowski, Smyk. Czujnie w bramce Dawid Ciochoń, jest podporą swojej drużyny. Bardzo dobrze bronił w ostatnim meczu z Olimpią Piekary Śląskie, mimo że krakowianie stracili wyraźnie ponad 30 goli. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 33-35. W ogóle w ostatnich tygodniach krakowianie na ogół tracą właśnie mniej więcej 30 bramek, a więc całkiem sporo na początku tego sezonu tych goli tracili, zdecydowanie mniej, bo w okolicach 20 kilku tak naprawdę. Zresztą mieliśmy festiwal błędu, bo najpierw Wajda tutaj został złapany na błędzie kroków, chociaż no, też umówmy się, że w piłce ręcznej przy takich kontratakach przywykliśmy do tego, że sędziowie akurat, jeżeli zawodnik tak wyprowadza piłkę z biegu, to nie gwiżdże mu tego czwartego kroku, to trochę tak jak w NBA, nie gwiżdże się rozgrywającemu, który na swoje poje wyprowadza kontrę. No ale teraz kapitalnie z drugiej przyłożył linii z kilkunastu metrów Jakub Romian, bezradny był Damian Zając, Smyk, Damas i Smyk. Teraz Krygowski powędrował na lewą stronę. Mamy też z kolei na prawym skrzydle Wojciecha Wacławczyka. On zmienił Adama Wacławczyka. Wojciech Wacławczyk numer 17, 4 gole w 6 spotkaniach tego sezonu. Krygowski chętnie gra z Czają, który teraz spektakularnie zdobył bramkę. Tak, ładnie się obrócił, też ten rzut samym nadgarstkiem wypuścił piłkę, bardzo ładnie to wyglądało. A teraz kapitalnie Wajda, no widzimy jak on jest szybki na nogach, no ma kapitalny naprawdę zwód na pełnej prędkości. No i teraz nie dali rady go powstrzymać, nie dali rady nawet go sfaulować, nie dali rady go nawet dotknąć, można tak powiedzieć. Był dla nich za szybki Wajda i zdobyła swoją kolejną bramkę i goście przegrywają już 5 bramkami. Mateusz Damas, Mateusz Damas na środku rozegrania, prawa strona Michał Krygowski, teraz z kolei Kaczka, środkiem boiska atakuje ASPR Zawadzkie, ale szczelna jest obrona Akademii Górniczo-Hutniczej, krakowianie stanowią monolit, grają blisko siebie, zagęszczają środek, na razie też rywale nie szaleją na skrzydłach. Tak, no Agiech bardzo poprawił obronę od
początku spotkania, kiedy było 4-4 po tym szybkim początku, no teraz naprawdę fantastycznie wyglądają w defensywie, ułatwiają robotę Ciochoniowi, chociaż teraz ten akurat trochę, można powiedzieć kolokwialnie mówiąc, że się podpalił tutaj, próbował zagrać szybką kontrę, no ale to podanie było zbyt mocne, no i nie znalazło adresata i dlatego zawaskie przed kolejną szansą na zdobycie 8 bramki, no ale tutaj też fatalny rzut zawodnika Esper Zawadzkie. Krygowskiego, tak, niedopracowana próba tego dojrzałego gracza. Pospieszył się zdecydowanie leworęczny piłkarz ręczny. A teraz jeszcze, zdaje się, że jeszcze bardziej pospieszył się Najoch, no bo tutaj bardzo optymistyczne było to podanie. Z naszej perspektywy to widać było, że już od początku, że to jest za ciasno, że nie da się Łuczyńskiego tutaj obsłużyć dobrym podaniem, no ale Najoch spróbował. Co prawda nie było daleko, bo tam Łuczyński prawie w narożniku boiska złapał tę piłkę, no ale koniec końców nie udało się, no i ASPR po raz kolejny ma piłkę w swoich rękach po to, żeby zdobyć 8 bramkę. Posłany do boju przez Łukasza Morzyka został obrotowy Paweł Ludwik, numer 11. Doświadczony 29-latek, mający w CV grę dla Osiru Komprachcice. Najuch do Wajdy, ten błyskawicznie odkleja się od rywali, natomiast czujny był właśnie Paweł Ludwik. Tak, tam Ludwik bardzo dobrze się zachował. Co prawda mógł jeszcze po przechwycie tej piłki szybciej podać do skrzydłowego Wacławczyka. Natomiast no, ważne dla ASPR-u Zawadzkiej jest to, że w dalszym ciągu mają posiadanie piłki, no i nie stracili 13 bramki. Oni teraz muszą mozolnie odrabiać straty. Ale po raz kolejny świetnie Łuczyński do spółki z Wajdą wymuszają faul w ataku. To już nie pierwszy błąd w ataku Mateusza Damasa, dopuścił się przewinienia, Jewiarz zgubił piłkę, akcja jeszcze była kontynuowana, natomiast w porę przerwali ją arbitrzy, teraz Ludwik się przedzierał, blisko niego był Marcin Wajda, to nie umknęło uwadze arbitrów, bezpardonowo zagrał leworęczny szczypiornista. A teraz bardzo dużo chaosu na boisku. Tak jak ta pierwsza część spotkania do wyniku 5-4 dla Angiechu stała na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie akcje praktycznie kończyły się celnymi rzutami. Tak teraz, no tutaj w dalszym ciągu oba zespoły próbują grać bardzo szybko. Natomiast to sprawia, że bardzo wiele widzimy tutaj dzisiaj niewymuszonych błędów, czy to technicznych, czy błędów podania, czy błędów kroków. Także trochę teraz tutaj nam to spotkanie na poziomie straciło. Damas chciał zagrać dwójkowo z Ludwikiem, nie powiodła się ta współpraca, uważnie w obronie zagrali krakowianie. I też staje się, że widział to, co my, trener zespołu gospodarzy, Jerzy Garpiel, bo też poprosił o czas dla swojego zespołu, mimo że Agiech przecież prowadzi 5 bramkami i ma szansę na zbudowanie 6-bramkowej zaliczki, natomiast no, nie podoba się na pewno to szkoleniowcowi gospodarzy, że no, w tak prosty sposób tracą piłkę i zamiast już teraz prowadzić zdecydowanie wyżej, chociaż i tak przewaga 5 bramek jest dosyć spora, no to przez proste błędy dają jeszcze jakby tlen zespołowi gości, co powoduje, że tutaj ASPR Zawadzkie ciągle jeszcze w dzisiejszym spotkaniu może myśleć o korzystnym dla siebie rezultacie. W poprzednim sezonie mecze z udziałem ASPR Zawadzkie były bardzo widowiskowe, dostarczały wiele goli. Jeżeli chodzi o podsumowanie grupy mistrzowskiej, to tam drużyna z województwa opolskiego uzyskała nawet więcej goli niż Akademia Górniczo-Hutnicza, mianowicie 459 bramek ASPR-u, Agiech miał 455, natomiast zespół z Górnego Śląska też stracił zdecydowanie więcej bramek, bo 434, a Akademia Górnicza tylko 368, Akademia Górniczo-Hutnicza, więc tutaj przewaga po stronie akademików była zdecydowana. Te mecze z udziałem ASPR Zawadzkie były bardziej wyrównane. W poprzednim sezonie akademicy rzadko musieli się męczyć do ostatnich sekund, nie drżeli o końcowy rezultat. W tym sezonie już takich spotkań było całkiem sporo i krakowianie przegrywali te thrillery. Teraz na boisku widzimy zmianę, na środku rozegrania Mróz i to on teraz kapitalnie, Igor Mróz, i zdobywa wreszcie tę 13 bramkę, 6 bramkę przewagi, bardzo ładnie Agiech tę akcję rozegrał, najpierw szeroko rozrzucili strefę obrony, a potem Mróz też dołożył trochę od siebie indywidualnie na zwodzie i zdobywa kolejną bramkę. Też oprócz Mroza na parkiecie pojawił nam się Michał Gasin na prawym rozegraniu, zmieniając Marcina Wajdę.
Damas Krygowski, podanie niedoszlifowane, ale zorientował się w tym Damas. Teraz ruszył odważnie Łukasz Smyk. Michał Krygowski mierzy 189 cm. W poprzednim sezonie rozegrał 20 ligowych spotkań, rzucił 108 goli. W Stali Mielec grał w najwyższej lidze w sezonach 2015-2016 i 2016-2017. Niegdyś reprezentował też w najwyższej lidze AWFiS Gdańsk. Teraz niepomyślna akcja akademików. Kaczka w kontrataku poczekał na Mateusza Damasa. Damas przy niemasz trzech zawodników gospodarzy. Odgwiznany faul i jeszcze żółta kartka. Tak, no ale jednak widzimy po tej pierwszej akcji Mroza, nic się nie zmieniło. Dalej oba zespoły tutaj grają dosyć chaotycznie i po raz kolejny to już jest bardzo dużo takich błędów własnych w tym spotkaniu. To naprawdę no, można by obdarzyć spokojnie cały, wydaje się, całe spotkanie taką ilością niecelnych podań, zagrań w nogę czy niedokładnych rzutów, bo też przed chwilą przecież ASPR Zawadzkie był w dogodnej, kołowy zespołu ASPR-u był w dogodnej sytuacji, no po prostu uderzył piłką w parkiet i ta przelobowała bramkę. No, takie zagrania często nam się nie zdarzają. Organizują akcję ofensywną goście Damas, ale zagrał do Łuczyńskiego. Piłka jednak dla gości Damas. Krygowski, Damas, Smyk szeroko ustawiony, kaczka na lewej stronie. Ciochoń stanął na wysokości zadania, gasi w oka mgnieniu do Konrada Łuczyńskiego, ale rzut tylko w słupek i już w drugą stronę. Kaczka ograł Gasina, ostry kąt, piłka w bramce Krakowian. Bardzo ładnie teraz Kaczka na lewym skrzydle, on zmylił Gasina, Gasin się nie spodziewał, że ten filigranowy skrzydłowy będzie tutaj próbował indywidualnej akcji. Natomiast no, teraz znowu też była bardzo ładna kontra Agiechu, ale niestety dla Łuczyńskiego skończyła się ona rzutem tylko w słupek. Łuczyński ze skrzydła stuprocentowa dzisiaj skuteczność, natomiast w kontrataku 0-2, także no niecodzienna dosyć sytuacja, bo jak wiemy, no, oczywiście łatwiej jest rzucić bramkę z kontrataku niż ze skrzydła. Teraz Niemiec kapitalnie się obrócił tutaj, na plecach miał dwóch wysokich rywali, czyli Smyka i Krygowskiego, ale i tak sobie poradził. Oczywiście był faulowany, dlatego ten rzut niecelny, no i najął przed szansą na zdobycie dzisiaj swojej pierwszej bramki z rzutu karnego. Mądrze rozprowadził akcję Igor Mróz, Adrian Najuch, on na linii 7 metra jest niemal bezbłędny. Według moich statystyk to jego 13 gol z siódemki na 15 prób. Tak, no to jest bardzo dobra skuteczność. Tak wcześniej wspominałeś o skrzydłowym zespołu gości i że po dzisiejszym trafionym karnym ma skuteczność 50%, 5-10, no to przy skuteczności Najucha, no to można powiedzieć tak, że Najuch jest profesorem, jeżeli chodzi o rzuty karne. Teraz dobrze, Ciochoń, tak, skrzydłowy łapie tę piłkę już spoza boiska, no Ciochoń takich spektakularnych parad jak Zając nie miał, natomiast tutaj nadrabia bardzo dobrym ustawieniem, też mu pomaga oczywiście krakowski blok, który jest dzisiaj straszy rywali, no i przez to Ciochoń dzisiaj też na bardzo dobrym procencie skuteczności broni. Natomiast nie najlepiej ma ustawiony celownik Michał Krygowski, najskuteczniejszy zawodnik ASPR Zawadzkie w tym sezonie. Po 10 meczach miał 53 gole w dorobku. Igor Mróz pocelował z 10 metrów, zdjął pajęczynę z bramki Damiana Zająca, wyśmienity, genialny gol środkowego rozgrywającego. No, przecudowna bramka po prostu, no, tylko wstać i klaskać. To bramka rodem z najlepszych parkietów Ligi Mistrzów. Naprawdę przewspaniały rzut z biodra w samo okienko, do tego jeszcze bardzo mocny, także no, wspaniała bramka, na pewno ozdoba dzisiejszego spotkania. Bajeczna technika tego zawodnika, który w tym sezonie wcale aż tak dużo w pierwszej lidze nie gra. To jego mecz dopiero numer 7. Teraz Kaczka, ale Ciochoń wiedział, co się święci. Kaczka miał dobry pomysł, bo chciał przelobować dosyć niskiego Ciochonia, ale ten go powstrzymał, a teraz przypomniał o sobie Zając. No po raz kolejny fantastyczna interwencja w 100% sytuacji. On jeszcze tutaj trzyma przy życiu, chociaż i tak to życie już ledwo się tli, bowiem aż 7 bramek przewagi mają gospodarze. Natomiast z całą pewnością, gdyby nie Zając, no to ta przewaga byłaby już dwucyfrowa. Otóż to mają dobrobyt Krakowianie, 15-8. 27 minuta spotkania, przewaga naprawdę pokaźna. Kaczka projektują akcję ofensywną goście, jednak krakowianie studzą ich
zapędy, żółta kartka dla silnego, rosłego, wysokiego Bartosza Niemca. Numer 4 na prawym skrzydle Akademii Górniczo-Hutniczej to Mikołaj Burlita, kieszonkowy, skrzydłowy o pseudonimie Makaron. Teraz bez pomysłu, trochę w tym ataku pozycyjnym goście. Popracował w defensywie Michał Gasin, autor 5 goli w ostatnim meczu z Olimpią Piekary Śląskie. To były naprawdę solidne, rzetelne zawody w wykonaniu Michała Gasina, przede wszystkim jeżeli chodzi o grę do przodu. No, smyk po raz kolejny na początku spotkania oddał 2 dobre rzuty z drugiej linii, a potem już wszystkie te kolejne rzuty były jakieś takie, no, można powiedzieć, że trochę anemiczne. Tutaj oczywiście na kontakcie z wysokim blokiem Agiechu, natomiast no, one były bez mocy, dlatego wszystkie te rzuty potem bez problemu wyłapał Ciochoń. Na szczęście dla ekipy gości udało się tę piłkę jeszcze utrzymać w ich posiadaniu, bo tam Majuch, chcąc nie dopuścić Kołowego do przechwytu piłki, wpadł w pole bramkowe, dlatego jeszcze mają kolejną szansę na 9 bramkę gracze ASPR-u Zawadzkie. Damas przekierował akcję do Krygowskiego, pokazał się smyk, jest do dyspozycji Krygowski, teraz Damas kozłuje w posiadaniu piłki goście, długo trwa ta akcja, Damas jest bardzo dobry rzut z drugiej linii. No wreszcie można powiedzieć, że dobry rzut z drugiej linii gości, ale no Agiech naprawdę w ataku wygląda dzisiaj poza tymi stuprocentowymi sytuacjami zmarnowanymi. Skąd? No to w ataku pozycyjnym czy w kontrataku w drugie tempo świetnie wyglądają. Teraz kapitalnie Najoch do Niemca. Po raz kolejny w tym spotkaniu taka dwójkowa akcja i Niemiec też się nie myli oczywiście z koła. Kolektyw Jerzego Garpiela nie zdejmuje nogi z gazu, pracują na wysokich obrotach. Zawodnicy ze stolicy województwa małopolskiego wróciły na parkiet. Zagórowicz, Krygowski, Damas, przy nim Bartosz Niemiec oraz Michał Gasin, wpadł w pułapkę. Damas, krakowianie nie dają sobie w kaszę dmuchać. Wykazuje dużą ochotę do gry Mateusz Damas. Przed tym meczem miał 34 gole na liczniku. Natomiast krakowianie skutecznie studzą jego zapędy. Zagórowicz, rzut z drugiej linii, rozkłada bezradnie ręce Dawid Ciochoń. Ta defensywa szwankowała w ostatnim meczu z Olimpią Piekary Śląskie, bo wówczas Miłek i Czapla co rusz właściwie nękali akademików rzutami z drugiej linii, mieli za dużo przestrzeni, zakończyli ten mecz z dwucyfrową liczbą goli na koncie. No i ostatnie 40 sekund tego spotkania, wynik już tutaj już dosyć wykralowany, tak, dla zespołu gospodarzy przewaga, a 7 bramek, 17 do 10. Zobaczymy, czy jeszcze przed przerwą uda się gościom tutaj zniwelować, chociaż o jeden punkt te różnice bramek. Kilkadziesiąt sekund temu zrewanżował się rywalom Jakub Jewiarz, 29-letni gracz, poprawił swoje statystyki, jako że w tym meczu już parę razy spudłował. Tak, na pewno bramka bardzo ważna dla Jewiarza, bo dodała mu pewności. Damas, sprytny rzut, zaskoczył Dawida Ciochonia. Szybko chcieli wznowić krakowianie, lecz trochę za mocne było to zagranie Ciochonia do Niemca i już brakło czasu. Słyszeliśmy syrenę kończącą pierwszą odsłonę tego meczu. Bardzo szybko upłynęło to 30 minut. Emocjonujące spotkanie w hali na osiedlu handlowym 4 w Krakowie, po dwóch kwadransach Akademia Górniczo-Hutnicza ma dobrostan, 17 do 11, także zdecydowane prowadzenie zespołu dowodzonego przez Jerzego Garpiela, ale drużyna ASPR Zawadzkie na pewno będzie zadziornie walczyła do końca i mamy nadzieję, że w drugiej połowie również zobaczymy mnóstwo ciekawych akcji. Warto pozostać z nami, póki co dziękujemy za uwagę, usłyszymy się za około 10 minut.
Witamy ponownie po krótkiej przerwie. Wracamy na spotkanie 11. kolejki pierwszej ligi grupy D piłkarzy ręcznych. Rywalizacja Beniaminków po 30 minutach. Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi 17-11 z ASPR Zawadzkie. Pierwsza połowa zdecydowanie pod kontrolą akademików. Początek był wyrównany, zacięty. Pamiętamy stan 4-4, ale z czasem gospodarze odjechali rywalom i w tej drugiej części pierwszej połowy zbudowali wyraźną przewagę. 17-11 to całkiem spora przewaga, duży zapas przed tą drugą odsłoną, ale rywale tanio skóry nie sprzedadzą. Dzisiaj na trybunach spokojniej. Tydzień temu tutaj AG grał z Olimpią Piekary Śląskiej. Wówczas dali o sobie znać kibice. Gości byli tak głośni, że czasami trudno było zebrać myśli, ale dzisiaj akurat w Krakowie nie widzimy delegacji z województwa opolskiego, właściwie sami miejscowi kibice, którzy są bardziej stonowani. Strata piłki gości Piotr Sądowicz w bramce Akademii Górniczo-Hutniczej. Gasin teraz Romian napędza atak akademików. Wiktor Dębski przed szansą i nie rozczarował. Tak, bardzo ładny rzut tutaj wypuścił. W ostatniej chwili piłkę z dłoni, tak ją delikatnie podkręcając w okolicach głowy interweniującego bramkarza, który już wykonał ruch i nie mógł tutaj nic zmienić w tej interwencji, także bardzo ładna bramka. A też widzimy, że ASPR Zawadzki widzi, że w pierwszej połowie brakowało im argumentów w ataku, dlatego postanowili teraz coś zmienić i widzimy, wycofali bramkarza i już drugi raz w drugiej akcji grają z dwoma kołami, czyli siedmioma zawodnikami w ataku. Ale jak na razie po raz kolejny bez efektów, chociaż ta piłka nie zdoła jej utrzymać Sądowicz w polu gry, dlatego jeszcze rzutu rożnego wznawiają goście. Adam Wacławczyk do Michała Krygowskiego, rozciągnięcie do Zagurowicza. Mateusz Damas, Michał Krygowski, Zagurowicz, jest rzut, nie dał rady Piotr Sądowicz. Bujak, Gasin. Nie zagrał do pędzącego Mikołaja Burlity, Dębski, Jewiarz. Dorodna zaliczka Akademii Górniczo-Hutniczej to także szansa dla rezerwowych. Wiktor Dębski rzucił swoją trzecią bramkę w tym sezonie pierwszej ligi grupy D. To jego spotkanie numer 4. Michał Gasin oddał rzut, piłka odbita od rąk przeciwników i z narożnika kontynuował Jakub Jewiarz. Tak, bardzo ładny blok to był teraz zespołu gości. Sprytnie próbował Mróz, ale tutaj najbystrzejszy w tym wszystkim był Gasin, który się połapał jako jedyny tutaj ze wszystkich zawodników i to gości gospodarzy. Dlatego Agiek ciągle przy piłce, ale tutaj już chyba blisko gry pasywnej, indywidualnie Mróz, ale powstrzymywany. Jeszcze sędziowie nie sygnalizują gry pasywnej. Ale już teraz to robią i musi indywidualnie Mróz dobrze do Dębskiego i Dębski 2-2. Bardzo ładnie wszedł w to spotkanie dla siebie, czyli w drugą połowę dla całego Agiechu. Atomowy, soczysty rzut Wiktora Dębskiego. Zagurowicz. Zarządzają piłką podopieczni Łukasza Morzyka, Krygowski i Adam Wacławczyk. Krygowski operuje piłką, teraz Mateusz Damas. Zagurowicz delikatnie wyskoczył, ale rzucił w sposób wymuskany. Piotr Sądowicz musiał wyjąć piłkę z bramki. Zagurowicza Agiech już po raz drugi dzisiaj zlekceważył, nie było wyjścia w ogóle do tego zawodnika. On nie jest jak na rozgrywającego oczywiście obdarzony dobrymi parametrami fizycznymi, to znaczy no nie jest zbyt wysoki, szczególnie w porównaniu do swoich kolegów z drużyny, czy do kolegów z drużyny przeciwnej. Dlatego tutaj krakowianie chyba nie spodziewali się, że odda rzut, no i po raz drugi w tym spotkaniu wyskoczył, tak jak wspomniałeś, niezbyt wysoko, ale to wystarczyło, żeby zdobyć bramkę. Paweł Zagurowicz ma 25 lat, a mierzy 183 centymetry. Zgubili piłkę gospodarze. Krygowski, Damas. On w pierwszej połowie dał się we znaki krakowianom. Był pod grą środkowy rozgrywający drużyny z Górnego Śląska. Damas, Zagurowicz wymieniają piłkę. Rozgrywający gości Zagurowicz, Damas.
szczelna obrona Akademii Górniczo-Hutniczej. Jakub Jewiarz z kilkudziesięciu metrów do pustej bramki nie zawiódł skrzydłowy gospodarzy. Tak, teraz ryzyko się nie opłaciło dla zespołu gości. W zasadzie oni nie wykorzystali jeszcze ani razu w tym spotkaniu tego, że grają na dwa koła. Co prawda tak zdobyli dwie bramki, natomiast no, to nie było spowodowane tym, że problemy miała jakoś z kołowymi obrona krakowian, a za to teraz stracili bardzo łatwą bramkę, bo od razu po przechwycie na pustą bramkę jeszcze z własnej połowy kolejną bramkę dla siebie zdobył. Jewiarz, także jak się gra na dwa koła z pustą bramką, no to nie można robić takich błędów jak niecelne podanie. Teraz kapitalnie tutaj obsłużony kołowy był faulowany, chyba pierwsze będzie wykluczenie w tym spotkaniu dla Michała Gasina, który tutaj widzimy teraz go w defensywie. Zazwyczaj w poprzednim sezonie Gasin w defensywie na rozegraniu nie grał, tutaj za niego wchodził wtedy Jacek Sikora, natomiast teraz widzimy, że Gasin tak już teraz też jest przygotowany do tego, żeby grać na najwyższym poziomie w obronie. Wprowadzony na parkiet raz jeszcze Piotr Damas, numer 7. On zameldował się na lewym skrzydle. Krygowski, Mateusz Damas kręci się z piłką, ale nieustępliwy w obronie jest Jakub Romian. Zagurowicz, Mateusz Damas, rozciągnięcie do Krygowskiego. Kozuje Krygowski, wypatrzył z kolei Piotra Damasa. Teraz piłka z powrotem u Krygowskiego. Adam Wacławczyk, Piotr Sądowicz na posterunku. Świetna interwencja popularnego Sądy, zawodnika, który pierwsze kroki stawiał w Pałacu Młodzieży Tarnów. Reprezentował także Mosir Bochnia. To było przed przyjściem do Akademii Górniczo-Hutniczej. To drugi sezon Sądy w krakowskim zespole. Mateusz Damas, Zagurowicz. No, chyba kroki były, ale sędziowie tym razem się tego nie dopatrzyli. Przed chwilą byli bardzo skrupulatni, jak odebrali piłkę Agiechowi po błędzie technicznym Jewiarza. Natomiast teraz tutaj no, zmylił wszystkich i może i mnie, bo mi się wydawało, że popełnił błąd kroków Zagurowicz. Natomiast zdobywa trzecią bramkę dla siebie w tym spotkaniu. Jest 14-20, to jeszcze 6 bramek straty, ale to cały czas nie jest aż taka wielka przewaga, której nie dałoby się odrobić. 6 bramek w piłce ręcznej w 23 minuty, no jest to na pewno do zrobienia. Paweł Zagurowicz wcześniej tym balansem ciała zgubił Mikołaja Burlytę. Przed momentem z kolei Wiktor Dębski postanowił rozkołysać oponentów. Wajda, Romian, Dębski, Romian nadaje ton. Mikołaj Burlyta, Jakub Jewiarz, Marcin Wajda, podanie w ręce wracającego odpowiedzialnie Mateusza Damasa. Dobry pomysł to był Wajdy, no natomiast Damas tutaj świetnie się w tym zorientował, ale teraz Damas nieskutecznie. Zobaczymy, Agiech szybko tutaj atakuje, tak, piłka dociera do Jewiarza i Jewiarz, stuprocentowa okazja i poradził sobie z Zającem, chociaż Zając był bardzo blisko dobrej, skutecznej interwencji. Płynna kilkupodaniowa kontra Akademii Górniczo-Hutniczej sfinalizował akcję Jakub Jewiarz. Jak przed chwilą zaakcentował speaker, czwarty gol tego skrzydłowego w dzisiejszym meczu. No i Agiech cały czas bezpieczna przewaga, 7-6 bramek. Także no póki co na razie nic nie mogą tutaj zmienić w swoich, że gracze gości tutaj nie są w stanie póki co zagrozić na poważnie krakowskiemu Agiechowi. Zagurowicz, Mateusz Damas flankuje akcję. Wacławczyk, teraz rozpycha się Paweł Ludwik, lecz znalazł się w potrzasku akademików. No wreszcie to drugie koło się na coś przydało teraz. Ludwik bardzo dobrze się zachował, złapał piłkę, no i potem wywalczył rzut karny dla swojego zespołu. No i zobaczymy, czy uda się zdobyć drugą bramkę gościom. Nie udało się, ale będzie dobitka i tym razem niestety Sądowicz dla siebie nie broni tego rzutu. W pierwszej połowie Adam Wacławczyk wykorzystał jedną siódemkę, tym razem na raty pokonał Piotra Sądowicza. Wraca na parkiet Michał Gasin, Romian, rozszerzenie, Wiktor Dębski. Romian zawahał się, ale podał do Gasina. Dębski, Jewiarz. Ożywia akcję Jakub Romian, pokazał się Michał Gasin i rzucił nie do obrony.
Tak, świetnie. Zawis w powietrzu Gasin i tak zmienił Zająca. Zając w drugim rogu bramki, piłka wypuszczona z dłoni Gasina w przeciwległym rogu bramki. No i już 7 bramek po raz kolejny przewagi dla Agiechu, 22 do 15, a 10 minut pierwszej połowy za nami. Także tutaj no goście muszą coś nowego wymyślić, bo na razie te dwa koła nie funkcjonują zbyt dobrze i nie są w stanie zniwelować tej przewagi. A teraz znowu po raz kolejny tracą i teraz Burlyta przed szansą na pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Mikołaj Burlyta nie dał szans Przemysławowi Mańce. Przemysław Mańko przed chwilą zastąpił Damiana Zająca. Mańko, 22-letni bramkarz mierzący 195 cm, wychowanek Baszty Kluczbork, grał także dla Olimpu Grodków. A Burlyta, kolejna bramka w odstępie kilkudziesięciu sekund, tym razem po przechwycie przez całe boisko na pustą bramkę zdobywa 24. bramkę dla swojego zespołu. Już bardzo blisko dwucyfrowej przewagi jest w tym spotkaniu Agiech. Mikołaj Burlyta to szczypiornista, który balansuje między kadrą pierwszej drużyny a drugim zespołem występującym w drugiej lidze i te pozytywne występy Burlyty w rezerwach nie umknęły uwadze Jerzego Garpiela. To dopiero trzeci mecz Mikołaja Burlyty w tym sezonie pierwszej ligi grupy D. Wypadła piłka Zagórowiczowi. Te ataki zespołu Zawadzkiego są momentami nieporadne, chaotyczne, niezborne. Teraz Krygowski odnalazł Wacławczyka. Piotr Sądowicz w tym wszystkim się połapał. Z pomocą Michała Gasina teraz Burlyta uniknął przewinienia. Jakub Romian Burlyta poszedł za akcją na całość i trafia tam, gdzie trzeba. Tak, w bardzo krótkim odstępie czasu trzecia bramka. Tak jak wspomniałeś, tam było bardzo blisko faulu w ataku, no ale sędziowie uznali, że obrońca był w ruchu i tutaj nie było mowy o tym, żeby zagwizdali przewinienie. No i zespół ASPR-u Zawadzkiej, no nie ma innego wyjścia. Musi trener ekipy gości poprosić o przerwę o 60 sekund, żeby porozmawiać ze swoją drużyną, no bo już przewaga jest bardzo duża. 10 bramek na korzyść Agiechu. Trwa hossa akademików, wzrosła przewaga kolektywu zarządzanego przez Jerzego Garpiela. Przed tą kolejką liderem pierwszej ligi grupy D była Olimpia Piekary Śląskie. Miała na liczniku 27 punktów, 24 Krzoostrowiec Świętokrzyski, 23 KSSPR Końskie. I dzisiaj o 17 rozpoczęła się hitowa potyczka. Olimpia Piekary Śląskie podejmowała drużynę z Końskich. Natomiast akademicy przed tym meczem zajmowali 8 miejsce w tabeli, ale jeżeli to spotkanie wygrają, to z dużym prawdopodobieństwem swoją lokatę na koniec tej pierwszej rundy poprawią. Zarówno dla akademików, jak i dla ASPR Zawadzkie to ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym. Dopiero pod koniec stycznia wznowione zostaną rozgrywki, runda rewanżowa. Akademicy mają się udać na derby do Chrzanowa. To pierwsze spotkanie rozgrywane tutaj w Krakowie było nader wyrównane, trzymało w napięciu do samego końca, a z kolei ASPR Zawadzkie będzie się mierzyły z drużyną z Końskich. Trener Łukasz Morzyk na początku tego sezonu zwraca uwagę, że jego drużyna ma nie tyle problemy z graniem, co z trenowaniem. Zaznaczał to, że obiekty są niedostępne. Zespół trenuje raz czy dwa w tygodniu. Dodatkowo jeszcze brakuje kleju, także niełatwa sytuacja zespołu z województwa opolskiego, bazującego na wychowankach, na zawodnikach rozwojowych, perspektywicznych. Od paru sezonów drużyna występuje w bardzo zbliżonym składzie. W międzyczasie świetną paradą popisał się Piotr Sądowicz. Tak, kapitalnie Sądowicz, potem też Agiech bardzo szybko w kontrataku, no i fantastyczny tam Bujak na kole się zachował, wywalczył nie tylko rzut karny, ale też i pierwsze wykluczenie dla zespołu gości w tym spotkaniu. No i zobaczymy, tak, Najuch po raz kolejny, czyli po raz drugi w tym spotkaniu stanie przed szansą na zdobycie bramki z linii 7 metrów.
Tym razem przeciwko niemu stoi Mańko. No i zobaczymy, czy zmiana bramkarza, która miała miejsce parę minut temu, coś wpłynie na Najucha. Adrian Najuch czy Mańko? Nie zadrżała ręka snajperowi Akademii Górniczo-Hutniczej. Po 10 meczach Najuch miał w statystykach 41 goli. To jeden z czołowych strzelców akademików. 46 bramek Jakuba Romiana, 56 goli lidera wśród bombardierów Akademii Górniczo-Hutniczej Marcina Wajdy. Tak to wyglądało przed tą kolejką, ale Wajda dzisiaj także już kilka razy wpisał się do protokołu. Teraz owocny rzut Smyka, który dobrze wszedł w ten mecz z przytupem. Natomiast później rywale ostudzili jego zapał i te rzuty Smyka nie były tak doszlifowane. Miał problemy z przedarciem się przez zasieki obronne, ten 20-letni szczypiornista. Tak, teraz już było dużo lepiej, tak jak wspomniałeś, tam Smyk dobrze wszedł w spotkanie, ale potem miał problemy. No ma bardzo dobre warunki fizyczne, także on powinien na pewno próbować rzutu z drugiej linii. A teraz bardzo ładnie nam się Bielec wprowadza to spotkanie. Krzysztof Bielec to zawodnik, który na boisku potrafi unikać sztampowych rozwiązań. Lubi grać nieszablonowo, jest dynamiczny, z łatwością znajduje wolne przestrzenie, świetnie też dostarcza piłkę kolegom, a teraz sam wystąpił w roli kończącego akcję. Krygowski, Piotr Sądowicz paruje piłkę. A te rzuty zespołu gości z drugiej linii są takie, no, można powiedzieć, że zbyt słabe po prostu. Nawet nie chodzi o to, że one są niecelne, bo teraz na w miarę w górne rejony bramki ta piłka leciała, ale Sądowicz nie ma najmniejszych tutaj trudności, żeby ten rzut odbić, bo po prostu on był za słaby. Także no tutaj też pewnie robi swoje ustawienia Agiechów w obronie, to, że to są bardzo wysocy zawodnicy, dobrze zbudowani, oni zasłaniają dużą część bramki, no dlatego Krygowski no, nie dał. A teraz kapitalna bramka Bielca, tutaj był faulowany, obrócony i również poradził sobie kapitalnie w tej sytuacji, fantastycznie samym nadgarstkiem skierował piłkę w samo okienko bramki, no przepiękny, przepiękny też teraz gol Krzysztofa Bielca. Dynamicznie zabrał się z piłką Krzysztof Bielec, widzieliśmy jak jest wygimnastykowany w ekwilibrystyczny sposób, uzyskał gola w natarciu goście. Krygowski do Ludwika, ale podanie nie było precyzyjne. Teraz wystartował Marcin Wajda, Dębski do Bielca. Dębski między dwoma rywalami. Podanie do obrotowego Mateusza Bujaka. Zabrakło kropki nad i w tej akcji. Tak, tak jak powiedziałeś, zabrakło tej kropki, czyli celnego rzutu Bujaka, bo sama akcja była naprawdę fantastyczna, kapitalnie po odbiorze te akcje rozegrali krakowianie, no tylko szkoda, że nie zdobyli swojej kolejnej bramki. Teraz no kolejne, no beznadziejne zagranie zespołu Krygowskiego gości. Konkretnie, teraz Orłowski musiał się tutaj produkować piłka dla przeciwników. Tak, nie udało się zdobyć 13 bramki przewagi, ale i tak Agiech tak, prowadzi różnicą aż 12 trafień, no to jest różnica już w tej drugiej połowie klas, tak trzeba to nazwać. Agiech od początku spotkania praktycznie kontroluje to spotkanie. Teraz dobrze do wypatrzony na kole Ludwik i zdobywa 17 bramkę. Akademia Górniczo-Hutnicza wrzuca jeszcze wyższy bieg, chociaż ten rzut Wiktora Dębskiego nie był idealny, uważnie w bramce Przemysław Mańko. No to ciekawy pomysł miał Dębski, bo tak w taki sposób, można powiedzieć, niecodzienny próbował się odbić i tam trochę zawiesł powietrzu, no ale dobrze przeczytał Mańko jego zamiary i obronił ten rzut. Sporo przetasowań w drużynie gości. Teraz Smyk między nogami Piotra Sądowicza, piłka w krakowskiej bramce. Gol numer 5 Łukasza Smyka w tym spotkaniu. Tak, kolejna bramka Smyka z drugiej linii, natomiast te wszystkie rzuty są takie, wydaje się, jakby niedociągnięte, jakby tam jakiś był problem z nadgarstkiem, no bo z takimi warunkami fizycznymi wydawałoby się, że te rzuty powinny być Smyka dużo mocniejsze, a jak na razie to one są wszystkie takie, można powiedzieć, właśnie niedopracowane. Natomiast na pewno ma ten 20-letni zawodnik duży potencjał.
Może im są łagodne, ale całkiem skuteczne. Mateusz Bujak w odpowiedzi. I mamy 29 do 18 na tablicy wyników. Mateusz Bujak po 10 meczach tego sezonu miał w dorobku 20 bramek. Tak, teraz Bujak się ładnie zrehabilitował, bardzo ładna bramka, takim technicznym, podkręconym rzutem. Po tej poprzedniej akcji, gdzie będąc sam na kole nie trafił w bramkę, no to teraz udowodnił wszystkim, tak, że on jest naprawdę kołowym, z bardzo dużymi umiejętnościami. Zresztą chyba nikt nie ma wątpliwości, że Bujak to jest zawodnik, no jak na warunki pierwszej ligi, na pewno bardzo dobry i przydatny krakowskiemu zespołowi. Reprezentował przecież barwy m.in. Mosiru Bochnia, czy też tarnowskiego kolektywu. Przed tą kolejką Akademia Górniczo-Hutnicza miała bilans bramkowy 301 do 289, a rywale 266 do 332. Teraz próbował indywidualnie smyk, ale tam był czujny w obronie Wajda, także nie udało się przedrzeć przez te zasieki. Bartosz Witkowski teraz smyk ruszył z animuszem, utemperował go Mateusz Bujak. Witkowski i Ludwik. Smyk, Bartosz Witkowski, Krygowski, teraz skutecznie Mańkut drużyny z Zawadzkiego. No tak, wreszcie można powiedzieć, że taki soczysty rzut z drugiej linii zespołu gości w tej drugiej połowie spotkania, bo do tej pory to takich bramek nie widzieliśmy, a tutaj zmylony bramkarz gospodarzy i piłka praktycznie w samo okienko wpada do bramki, także bardzo ładna bramka Krygowskiego. Za czasów występu w Stali Mielec mówiło się o Krygowskim, że to zawodnik o ponadprzeciętnym odbiciu i mówiąc takim żargonem, ręce z gumy. 29 do 19 dla Akademii Górniczo-Hutniczej. Potężna przewaga gospodarzy rozgrywa. Marcin Wajda starał się rozkołysać przeciwników. Obsłużył Mikołaja Burlytę. Ten trafił w obudowę. Tak, pierwszy raz niecelnie dzisiaj Burlyta mógł zdobyć swoją czwartą bramkę. Tak, jego licznik zatrzymał się na trzech, ale jak na skrzydłowego 75% skuteczności, to jest bardzo dobry wynik. Teraz znowu niecelnie Peroński, kapitalnie. Sądo, tak jest, to Peroński przetransportował piłkę do Mikołaja Burlyty. Ten też kapitalnie chwycił tę piłkę wyekspedowaną przez Perońskiego. No i kapitalna kontra staje się faktem. Agiech zdobył już 30 bramkę, a jeszcze prawie 11 minut do końca spotkania. Jeżeli Agiech tutaj podkręci tempo, to możliwa jest nawet i 40 bramka. W pierwszej połowie bramki akademików strzegł Dawid Ciochoń. Potem przez jakieś 17-18 minut bardzo dobrze spisywał się między słupkami Piotr Sądowicz, ale przed chwilą został zmieniony przez 20-letniego Damiana Perońskiego. Jak spisze się bramkarz Akademii Górniczo-Hutniczej, był bez szans przy tym rzucie Wojciecha Wacławczyka. Wojciech Wacławczyk, 17-letni skrzydłowy, w poprzednim sezonie w 9 meczach zanotował 8 goli. W tym sezonie po 6 meczach uzyskał 4 bramki, więc dzisiaj poprawia swój dorobek. Marcin Wajda rzucił nie do obrony. Tak, Wajda nam się tutaj teraz przypomniał o sobie, bardzo ładny rzut. W stylu Wajdy, tak już możemy to mówić, no tutaj zawisł w powietrzu, zmierzył bramkarza i oddał bardzo silny rzut w te rejony bramki, gdzie bramkarz nie miał żadnych szans, żeby tę piłkę nawet dotknąć. No i cały czas ta 10-punktowa przewaga Giechu się nam utrzymuje, 31 do 21. Krygowski, obok niego był Krzysztof Bielec. Także Piotr Orłowski, uporczywie w defensywie Bielec. Krygowski zagrał bezczelnie, wszedł w interakcję z dwoma konkurentami. Napomniany Krzysztof Bielec i w osłabieniu grają teraz gospodarze. Tak, tutaj zobaczymy. Poprzednie osłabienie Agiech bardzo dobrze przetrwał. Świetnie wyglądali wtedy w obronie, mimo że grali jednego zawodnika mnie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Czy tutaj goście coś nowego wymyślą? Krygowski, piłka
wędruje jak po sznurku między przyjezdnymi. Teraz smyk odbija piłkę Damian Peroński, ale piłka wciąż w posiadaniu. Tak, smyk ASPR tutaj był Zawadzki. Faulowany z całą pewnością. Witkowski dostarczył piłkę smykowi, Peroński uwija się jak w ukropie, ale przy dobitce Ludwika nie mógł wiele zdziałać. Tak, no i zobaczymy teraz Agiech jak zagra w ataku. Peroński widzimy pozostaje na parkiecie, także Agiech będzie grał w piątkę tylko teraz w ataku. Nie decydują się Krakowianie na taki manewr jak wycofanie bramkarza. No i zobaczymy. Do tej pory dosyć dobrze im wychodziła gra w osłabieniu. Grają też dopiero drugi raz w tym spotkaniu, także nie mieli też wiele okazji, żeby się pokazać. Ale teraz no chyba zbyt optymistycznie tutaj myślał Wajda. Myślał, że Orłowski bardzo szybko przetransportuje się w narożnik bramki, a tam go nie było. No i dlatego to podanie niecelne. No i tę przewagę mogą wygrać goście co najmniej 2-0, także zobaczymy. Na razie prowadzą 1-0, jeszcze 33 sekundy do końca kary Bielca. Piotr Orłowski to zawodnik, który w tym sezonie pierwszej ligi gra stosunkowo niewiele. To dopiero jego szósty występ, ale też konkurencja na lewym skrzydle akademików przecież nie mała. Jest Jakub Jewiasz, Konrad Szymczak w tym sezonie zadomowił się w pierwszej siódemce. Dzisiaj co prawda poza składem, ale zanotował w ostatnich tygodniach parę udanych występów. I teraz trener gości poprosił o przerwę. Chce wykorzystać do maksimum te ostatnie 17 sekund gry w przewadze. Zobaczymy, jak to goście rozegrają. Jest szansa na zdobycie 23 bramki i zniwelowanie przewagi już tylko, jak to brzmi, do 8 bramek, ale mieliśmy już 12 bramek, także no czwarta bramka w krótkim czasie odrobiona, a Agiechowi powoli zaczyna odjeżdżać marzenie zdobycia 40 bramek w tym spotkaniu, co jeszcze przed chwilą wydawało się realne, natomiast no w tym momencie wydaje się, że będzie już to bardzo trudno osiągnąć, natomiast jest to oczywiście do zrobienia, jeżeli Agiech będzie bardzo dobrze wyglądał w obronie i zagra kilka szybkich kontr. ASPR Zawadzkie przez lata występował na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej. W pierwszej lidze grał przecież od 2004 roku do 2013. W 2009 roku zajął nawet drugie miejsce, przegrał baraż ze Śląskiem. Utrzymał się w pierwszej lidze w 2013 roku, ale po barażu finalnie wycofał się z rozgrywek. Potem w sezonie 2014-2015 ASPR Zawadzkie przegrał baraż o pierwszą ligę z MTS-em Chrzanów, ale w kolejnym cyklu wygrał drugą ligę i awansował do pierwszej ligi. Ale skupmy się na tym, co się dzieje na boisku. I piłka w bramce Akademii Górniczo-Hutniczej. Nie przebierał w środkach Wiktor Dębski, który wracał ambitnie za Wojciechem Wacławczykiem. Piłka zatrzepotała w sieci, natomiast nie uszło to płazem Wiktorowi Dębskiemu. Otrzymał dwuminutową karę. Tak, to ma szczęście Dębski, że ten faul wyglądał dosyć niewinnie, tam tylko był lekko zahaczony, bo było tutaj już blisko czerwonej kartki, tam sędziowie się konsultowali, było pewne, że Dębski otrzyma upomnienie, tylko było pytanie, czy wyleci tylko na 2 minuty, czy dostanie czerwoną kartkę i ten mecz dla niego zakończy. Na szczęście dla niego tylko, można tak powiedzieć, tylko 2 minuty. Swego czasu dla ASPR Zawadzkie grali tacy cenieni zawodnicy z krajowej elity, jak Adam Skrabania czy Andrzej Kryński, a wychowankiem Stali Zawadzkiej jest Sławomir Szmal. Natomiast jeżeli chodzi o sezon 2018-2019, to ASPR Zawadzkie wtedy spadło z pierwszej ligi grupy D, zajęło 11 miejsce w stawce 12 drużyn. W kolejnym sezonie na poziomie drugiej ligi grupy śląskiej drużyna nie wywalczyła awansu do grupy mistrzowskiej, w której znalazł się Agiech, ale ten sezon był przedwcześnie zakończony przez pandemię. Krakowianie wtedy otarli się o awans, ale w swoim trzecim sezonie występów w drugiej lidze grupie śląskiej wywalczyli upragniony awans do pierwszej ligi, z tym, że od tego sezonu pierwsza liga to jest trzeci szczebel w hierarchii, bo mamy Superligę, następnie Ligę Centralną, a potem cztery równorzędne grupy pierwszoligowe.
Tak, ta reorganizacja rozgrywek na pewno potrzebna. Dobrze, że na poziomie centralnym mamy tą pierwszą ligę centralną, gdzie, która nie jest dzielona na grupy, na pewno podnosi i poziom, i prestiż tych rozgrywek. Natomiast już same nazewnictwo, które pozostało, pierwsza liga centralna i teraz pierwsze ligi podzielone na grupy, no to już może trochę wprowadzać w zdumienie czy zakłopotanie osób, które na co dzień nie siedzą w tych niższych rozgrywkach piłki ręcznej, no bo tak jak wspomniałeś, to jest dopiero trzeci poziom rozgrywkowy, ale nazywa się ta liga pierwsza liga. Także no dosyć ciekawe tutaj rozwiązanie nam Związek Piłki Ręcznej w Polsce zaproponował, no i zobaczymy, jak to dalej będzie się sprawdzać. Na pewno pod względem sportowym ta reorganizacja powinna przynieść dobre rezultaty i poziomy w tych niższych ligach, a szczególnie na zapleczu Ekstraligi powinien się podnieść. Mozolnie odrabiają stratę. Goście już tylko 7 goli przewagi Akademii Górniczo-Hutniczej. To oczywiście wciąż spory zapas na niecałych 6 minut przed końcową syreną, ale poprawiają sobie humory zawodnicy Zawadzkiego i zawzięcie walczą do końca o korzystny wynik, chociaż oczywiście to wyzwanie jest z najwyższej półki, właściwie tylko kataklizm mógłby sprawić, że akademicy zgubiliby punkty. No a tutaj teraz udaje się krakowskiemu Agiechowi przetrwać tę grę w obronie w ataku przez dosyć grę w osłabieniu w ataku przez dosyć długi okres czasu. Tutaj sędziowie nie sygnalizują gry pasywnej, a tutaj krakowianie już prawie minutę grają w ataku. Orłowski na juch. Michał Gasin teraz porwał piłkę, zastanawiał się, co z nią zrobić. Wybrał Adriana Najucha, ten zdecydował się na przekonujący rajd. Zabrakło puenty. Teraz Bartosz Witkowski przebiegł z piłką kilka dobrych metrów. Ostatecznie zagrał do Krygowskiego i teraz akcja straciła wysokie tempo. No ale kolejną bramkę mogą odrobić i zniwelować przewagę do 6 bramek różnicy, a było już 12, także Agiech teraz na pewno spuścił trochę z tonu. Co prawda były zmiany, ale mimo tych zmian cały czas Agiech wyglądał jeszcze do niedawna bardzo dobrze, do 50 minuty. Teraz dobrze się nam Peroński w bramce pokazał, no i nie udaje się zdobyć 25 bramki zespołowi gości. Zwietrzyli szanse goście, natomiast Agiech oczywiście nie składa broni. Krakowianie mogli sobie pozwolić na takie rozluźnienie, wszak ta przewaga była imponująca. Przechwyt Krygowskiego, ale, tak, ale sędziowie stał polą, nogą w polu bramkowym, dlatego ten przechwyt był nieskuteczny. Natomiast ciekawe, tutaj Bujak chciał podać do koła już w taki bardzo ekwilibrystyczny sposób, natomiast no nieszczęście dla niego, nie udało mu się to. Teraz Bujak faulowany i chyba będą 2 minuty kary. Tak jest. Damas odesłany na ławkę kar. A przepraszam, to nie był Damas oczywiście. Bartosz Witkowski, numer 18. On dopiero w tej drugiej połowie zaczął dłużej przebywać na parkiecie. W pierwszej krótko go widzieliśmy. Robinsonada, Przemysława Mańki, a teraz w kontrataku gracz z numerem 7. Piotr Damas, to jego pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Bardzo ładne, tak jak wspomniałeś, Robinsonada, chociaż tam chyba dużo też pomógł bramkarzowi Bujak, który no, oddał rzut w nogę postawioną, która stała na parkiecie, której już nie mógł ruszyć bramkarz, także no, tutaj trochę Bujak się nam teraz nie popisał. Teraz Bielec, bardzo ładnie, piłka po koźle trafia w okienko i 32 bramka po takiej chwilowej niemocy Agiechu w ataku staje się faktem. Co jeszcze zaproponują nam zawodnicy Łukasza Morzyka? Rozgrywają starannie, nie forsują tempa. Krygowski, Mateusz Damas i smyk. Mateusz Damas, Piotr Damas, wypadła piłka Krygowskiemu, połakomił się Burlyta, ale był tutaj nieprzepisowo zatrzymany.
Tak, tam Burleta próbował, tak, będąc faulowanym, oddać rzut na pustą bramkę, dlatego teraz bramkarz gości jest zdziwiony, co tu się stało, że przecież złapał tę piłkę, natomiast tak, tak, tam bez dwóch zdań był faulowany Burleta i był faulowany w sytuacji, kiedy miał przed sobą pustą bramkę, dlatego sędziowie, mimo tego, że faul nie był przy polu bramkowym, musieli podyktować rzut karny. Adrian Najuch tym razem nie zachował zimnej krwi, chybił z 7 metrów, co sporadycznie mu się zdarza w tym sezonie. Sporo strat w ataku popełnili zawodnicy ASPR Zawadzkie. Smyk, Damas, teraz Krygowski, Mateusz Damas, Smyk, cały czas Damas, teraz Piotr Damas. Peroński broni rzut z około 10 metrów Krygowskiego. Najuch zauważył Burlytę. Mateusz Bujak znakomicie między słupkami. Przemysław Mańko. Tak, no teraz bardzo dobra interwencja. Pozostawił dłoń i opuścił pozycji i świetnie to obronił, a teraz kapitalnie obsłużony Ludwik i też jeszcze lepszy od tego podania dokołowego był chwyt Ludwika. Fantastycznie to złapał, złapał tę piłkę, a potem też obok Perońskiego ją doskonale umieścił w bramce. 32-26, 80 sekund do końca. Widowiska Gasin. Bielec, Najuch, Krzysztof Bielec dyktuje tempo akcji, znakomicie asystował Mateuszowi Bujakowi, musiał wyciągać piłkę z bramki golkiper ASPR Zawadzkie. Tak, kapitalnie Bielec, to było podanie między nogami, także nieprzyjemna sytuacja dla obrońcy. No i trzecia bramka w ostatnim odstępie czasu dla Agiechu. Chociaż Agiech nam się w końcówce zatrzymał, bo w 49 minucie było 30 bramek po stronie Agiechu, a teraz jest raptem 33. Natomiast teraz podwójnie świetnie Peroński, no trochę Smyk tutaj naiwnie myślał, że takim niskim rzutem przelobuje wysokiego Perońskiego i kapitalnie w odpowiedzi Bielec. Spektakularnie bronił Damian Peroński, zamurował dostęp do bramki. Krzysztof Bielec także popisał się akcją wysokich lotów. Krzysztof Bielec chętnie decyduje się na takie solowe akcje. Kończy je bezlitośnie. 34-26, 30 kilka sekund do końca tego spotkania. Bezapelacyjne, zasłużone będzie to zwycięstwo gospodarzy. Zbudowali przewagę. W ostatnich kilkunastu minutach pierwszej połowy krakowianie wywindowali ją do 6 goli, w drugiej odsłonie jeszcze ją powiększyli, później na kilka minut oddali inicjatywę przeciwnikom, nastąpiło rozprężenie w szeregach Akademii Górniczo-Hutniczej, ale w porę krakowianie jeszcze wrócili na właściwe tory i odskoczyli rywalom w końcówce. Ta przewaga 8 trafień oddaje przebieg tego meczu. Zwija się z bólu Piotr Orłowski, z trudem opuszcza parkiet. Tak, zdaje się, że Orłowski został trafiony w bardzo czuły punkt i to jest dosyć mocno został uderzony, więc to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja i ten ból przejdzie, ale dopiero po dłuższej chwili, także tutaj teraz ciężkie chwile przed Orłowskim. Natomiast ostatnie 30 sekund, Agiech musi sobie radzić bez niego na parkiecie i w jego miejsce wchodzi Łuczyński. Hasa jeszcze... Krygowski miał problemy z opanowaniem piłki, teraz Gasin uparcie stopuje rywala. I ostatnie 5 sekund, czy tutaj jeszcze uda się gościom bramka? Nie udało się, rzut niecelny i sekunda do końca spotkania, koniec spotkania. Agiech też już dzisiaj swojego dorobku bramkowego nie powiększy i ostatecznie po 60 minutach Agiech wygrywa z ASPR Zawadzkie 34-26. Akademia Górniczo-Hutnicza po 11 kolejkach ma już na liczniku 15 goli. Piąta wygrana Akademii Górniczo-Hutniczej w tym sezonie stała się faktem. 5 zwycięstw, 6 porażek i krakowianie zadomowili się w środkowej części tabeli. Natomiast ASPR Zawadzkie pozostaje czerwoną latarnią rozgrywek. Ostatnia pozycja, same porażki, 11 przegranych meczów, natomiast oczywiście jest jeszcze w zanadrzu runda rewanżowa. Na kolejne mecze będzie trzeba
poczekać wyraźnie ponad miesiąc, bo dopiero pod koniec stycznia wznowione zostaną rozgrywki, także będzie wiele tygodni do solidnego przepracowania, być może też drużyny odrobinę się wzmocnią podczas tej zimowej przerwy, natomiast kibice piłki ręcznej na pewno nie będą się nudzić. Dzisiaj jeszcze mecz Mistrzostw Świata Kobiet. Polki zagrają ze Słowenią. Jutro tak zwana Święta Wojna, a więc rywalizacja Vive z Wisłą Płock, a w styczniu Mistrzostwa Europy Mężczyzn, na które czekamy z zapartym tchem. Póki co dziękujemy Państwu za uwagę. Mamy nadzieję, że transmisja przypadła Państwu do gustu. Mamy nadzieję, że usłyszymy się także przy okazji kolejnych meczów. Dziękujemy Państwu za uwagę. Kłaniamy się w pas. Do usłyszenia.